Naszym oczom ukazuje się pan logika i pani wyobraźnia. Ona jak zwykle kolorowa, radosna. On zaś jak co dzień ułożony i schludny. Chyba nie są zbyt chętni na wspólne towarzystwo. O, wyobraźnia znowu spóźniona i ma pewnie bałagan w torebce. Kolejny raz uciekł jej pociąg. Nic nie poradzi, taka już jest. Kamerzyście udało się nagrać jednocześnie logikę, który jak zawsze samotnie spędza czas wykorzystując potencjał swojego mózgu do analizowania sytuacji na planszy szachownicy. Tylko dlaczego gra w szachy na peronie? Przecież na nic się nie spóźnił, to ten osobnik, który jest zawsze na czas. Zaraz, widać jak wyobraźnia czai się i skrada, aby wykorzystać okazję i dopaść logikę. Zawsze kiedy łączą siły, powstaje coś pięknego. Szybkie spojrzenie i przystępuje do ataku. Już go ma. Młodzieniec stara się bronić, lecz w tym momencie jest całkowicie bez szans. Został oczarowany pomysłami i nieszablonowym myśleniem dziewczyny. Niesamowite zjawisko, piękne wydarzenie, ofiarując sobie swoje zalety, zostają połączeni na zawsze. Logika jako byt liniowy i ułożony nie pozwoli wypaść jej z szalonej, porywczej i zawiłej ścieżki życia. Dzięki wyobraźni otworzy oczy na piękno świata i pozwoli ponieść się zabawie. Wyobraźnia wprowadzi do jego życia całą paletę kolorów, a sama odnajdzie równowagę i harmonię. Zastanówmy się nad tym, jak może wyglądać nasze życie, kiedy połączymy logikę z wyobraźnią. Artes Jensa.